Rozwiąż równanie. 5 podzielone przez 2x minus 4 podzielone przez 3x równa się 7 osiemnastych. Jest to chyba najprostszy przykład równania wymiernego. No, x jest w mianowniku, wobec tego dobrze jest zacząć od zrobienia założenia, że x oczywiście musi być różne od 0. No i jak byśmy tutaj próbowali rozwiązać? No, może najlepiej pozbyć się tych ułamków. No, czyli co? Czyli pomnożyć sobie przez 18. Wtedy pozbędziemy się tych 18, 2, 3, no i jeszcze przez 18x, żeby się pozbyć x z mianownika. Czyli mnożymy obie strony przez 18x. Może przepiszę to równanie tutaj. 5 przez 2x minus 4 przez 3x. To jest 7 osiemnastych. Mnożymy obie strony przez 18x. No, no i teraz mamy tak. Czyli po lewej stronie mamy tak. 18x razy 5 przez 2x minus 18x razy 4 przez 3x równa się, no tutaj 18 nam się skraca, 7x. Teraz tak, x nam się tu skracają. 18 przez 2 to jest 9, 18 przez 3 to jest 6. Czyli tutaj zostaje nam 9 razy 5, czyli 45 minus 6 razy 4, 24 równa się 7x. 45 minus 24 to jest 21 równa się 7x. No i dzielimy jeszcze obie strony przez 7. I 21 przez 7 to jest 3, czyli x równe 3. No, x spełnia warunek, który mówi, że x jest w dziedzinie naszego równania, czyli x różne od 0. No i sprawdźmy może jeszcze, że rzeczywiście 3 jest rozwiązaniem, czyli tak, 5 przez 2 razy 3 minus 4 przez 3 razy 3, czyli to jest tak, 5 szóstych minus 4 dziewiąte. Teraz tak, to jest 5 razy 3 przez 18 minus 4 razy 2 przez 18, czyli to jest 15 minus 8 przez 18, czyli 7 osiemnastych, a zatem rzeczywiście 3 jest rozwiązaniem naszego równania.